Halo, halo, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Jestem Mateusz, to jest Grand Theft Auto Liberty City Stories. I nasz ubrany w... Ojej, czemu mam przekrzywiony pop filtr? I nasz ubrany w bieliznę Tony Cipriani, który ostatnio nie miał lekkiego życia, bo ciężkie misje miał. Znaczy, misje nie były ciężkie, tylko sposób ich wykonania był trudny do zrozumienia. Ale cóż, jesteśmy tak naprawdę w 1/3 gry. Tak na oko patrząc. O, żebym się wyleciał. I za niedługo... Za niedługo odblokujemy sobie drugą wyspę. I na tej drugiej wyspie jest taka misja, która się nazywa rozważenie pizzy, żeby dostać 25 punktów zdrowia. I nie mogę się doczekać tej misji, bo kocham rozważenie pizzy. A raczej kocham, jak mi rozwożą mi ją do domu. Dobra, bo za chwilę ja stracę całą kamizelkę. Czemu wy do mnie tutaj strzelacie? Strzel z Lyon. Lyon to taka prowincja w Kastylii. Znaczy w dzisiejszej Hiszpanii. Nigdzie nie wyszedłem. Okej. A kto sprawi, że mi się nie stanie krzywda? Chyba nikt. Każdy będzie miał mnie w dupie. Oj, 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 mają mnie w dupie, dupie, dupie. Ale ja pamiętam, że ja w ten sam sposób próbowałem pana Salvatora załatwić. 25 naboi? Dobra. Mamy wszystko. Czy on... Nie, no nie mówcie, że on będzie chodził po ulicy i zabijał losowych typów. Czy to jest... Nie, to nie jest Salvatore. Hey, someone dropped a dollar. Dobra, to mi się podobało. Bank. Bank. Ale jest straszny ten. O, ty, mogę scrollem, ale fajnie. Oj, oj. Damy sobie radę. Mogę scroll... Kurde! Ale ja to zrobiłem. Ale ja to zrobiłem. Bycie niesamowitym to bycie mną. Życie sala? A to faktycznie tutaj chłop jest. Ha! Ty, no oni chyba nie przemyśleli, że można zrobić tę misję w ten sposób. Dobra, ty nie rzucaj, bo jak ty rzucisz, to albo wybuchną, albo ten, gliny. No dobra, fajnie, że gliny. A co to zmienia? A! Dobra, rozumiem! Nie, odwala się, hopy! Aha, chyba, że idziecie na dziwki teraz odpocząć. No chyba tak jest. Jednak nie. Ktoś tu się zbugował. Halo? A mogę to... O! Aha. No dobra, no ale ja sam chciałbym wiedzieć, co tam się wydarzyło, ale zapewne, że Salvatore zrobił UPK, motherfucker! I ostrzelił im łeb. No, no nie chciało się włączyć, no. Chłop się zbugował w drzwiach i dupa, nie? Cisza przed burzą, okej. O! Those cocksucking Sindaco has all been kicked out. Listen, I hear the Sicilians are trying to broker peace between the bandits. Sal's got some heavy up his place right now. The thing is, he smells a rat. We want someone to go up there and follow this guy, see where he goes. Okej, stary, spoko. Ale swoją drogą, nie wiem czy zauważyliście, że tutaj się rusztowanie postawiło i jest under new ownership. Okej, dobra, stary, oddaj mi ten samochód. Oj, patrzcie, ty, tu są nasze ludziki, ale zajebiście. Fajnie, co przykminili, nie? No, to są małe rzeczy, ale tato się zwraca uwagę. No, przynajmniej ja zwróciłem, no, tym razem. No, gdzie jedziesz, chłopie? Ty widziałeś, żeby wyprzedzać, znaczy, żeby skręcać na, w momencie, gdy ktoś wyprzedza na skrzyżowaniu? Co za debil po prostu, no? Ja pierdzielę, i tacy ludzie potem jeżdżą i powodują wypadki, no? No, albo jeżdżą na motorach i wpadają ludziom pod koła, no? No normalnie ja nie wiem, aż skrzydło pod kręgosłupami, no. A co mam tu zrobić, ty? Że ja miałem gonić wtyczką. Aha. No dobra, ten z wąsem ewidentnie jest wtyczką, wiadomo.
Jedź za Massimo, nie zgub go. Dobra, I will try my best. Ale nie obiecuję, że to się uda, wiesz? Chociaż nie, nie zgub. Co tak jest takie? Dobra, tam mam jechać. No to tam mam jadę. A moglibyście troszkę szybciej jechać, bo to tak, wiecie, ja już bez gazu jadę, nie? Dwójkę, znaczy na luzce wrzuciłem. I jeszcze muszę hamować, no. Wiecie, że się nie hamuje na ludzie, stary. Ja co prawda mam luz taki amerykański, jak American Dream, ale to nie oznacza wcale, że cię nie zastrzelę, jak tylko wystrzelisz, wychylisz łeb z tego helikopterka. No patataja i się szybciej, typie gamoniu, Hepburn Heights. Where are you going? Where are you going, Mr. Stark? Hello, Tony! It's Natasha, boy! O! Ty, a to jest ziomuś... Co? Co tutaj? Jakieś takie czerwone ziomeczki. Te zielone czerwone ziomeczki były na tej ostatniej miejscówce. Come siamo rimasti d'accordo. If you do my associates' work for them, you'll be well rewarded. Hepburn Heights will belong to the Gallows. Massimo wyruszył, śledź go dalej. Dobra, to ja tak, żeby wam ułatwić sprawę, to nie wywiążecie się tutaj. To wszystkie dość nietypowe story, nie zagrzejecie tu miejsca. No, rusz tę dupę, hopie. Hopie, ty masz ten helikopterek, a ja tak... Dobra, z hamulcem będę jechał. Sleeper mod po prostu. Pani! Miała pani czerwone... A, ja miałem czerwone. Nieważne! Widziała pani, żeby ktoś się wpieprzał na pasy, kiedy ja jadę? No, tylko samobójcy! A wie pani, jak to jest z samobójcami? Im więcej samobójców, tym mniej samobójców. To jest taki praktyczny paradoks. A nawet logiczny. Hopie, bo ja cię wyprzedzam. Jestem człowieku ponad czasem, nie? Jestem władcą Twisting Netheru, a ty co? Hopie, no i ty lecisz tak bokiem na skośkę. Aha, Massimo za chwilę gdzieś tu wyląduje. Nie no, zajebiście. Czy to jest triada jakaś albo Chinatown? Aha, musisz podejść bliżej. No, to zajebiście, stary. Czekaj, jak ja tam podejdę? Gdzie tu jest wjazd? A czemu jakieś takie chińskie, arabskie muzyki tutaj lecą? No, już nie lecą. Gość, ten w tej bieliźnie to jest po prostu kozak. So keep quei bastardi dei leone tied down in Portland. And when my associates control this city, you'll be taken care of. Ci pensiamo noi. Over there, it's the leoni. Ajajaj. Załatw triadu? Ajajaj. Dałem radę. Ojej. Dobra. Trzeba będzie doładować amunicji. Ojojoj, ich tam jest troszkę. Dobra, ale to z racji, że się nie śpieszymy. A on chłop z tego strzelał. To sobie weźmiemy tą amunicję. Weźmiemy sobie tę pigułkę. Jak w bardzo dobrych polskich filmach było. Weź pigułkę. Weź pigułkę. Weź pigułkę. Weź pigułkę. Kto pamięta, z czego to było? No oczywiście, wiadomo, z czego to było. Ale no, no dobra, dam wam jeszcze chwilę na zastanowienie się, albo na wyczytanie tego z Google'a. Ale! No, strzelaj, ziomeczku. Dobra, jak coś, to była seks misja. Bo w seks misji! Ale ja to przekminiłem dobrze. Ziomeczki. Ale to jest takie śmiesznie powolne. A przynajmniej w tym trybie oni normalnie umierają. Dobra. Weź sobie pistolet. Kto do mnie strzela? Chłopie! Człowieku! Per, 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 per. Panie policjancie! Ojoj. Dobra, misja ukończona. Tyle dobrze. Panie! Oddawaj pan to. Ojej, jak to dobrze, że przeżyłem to. Dobra,
Panie drogi, panie! O, dziękuję bardzo. Dobra, jedziemy po amunicję do Ammunition, jakby to miało znaczenie. Nie wiem, czy mogę podczas... Szanowny dzień, było warte to, $25 było to warte ewidentnie. Nie wiem, czy mogę podczas bycia poszukiwanym przez Police Department of Liberty City wejść sobie i kupić spróbę. Nie! Odwal ci się. Za swoje balujemy, więc odpierdol ty się. Rozpierdalam grube pysie. Dobra, starczy tych porównań, bo potem kurde wam łeb wysadzę. Ale trudno, czasem trzeba. Dzielnica Czerwonych Latarni, tak zwany Light War District. War to nie latarnia, ale chodzi o kurwy. Dobra, starczy tego. Ale tu wreszcie zrobili system, gdzie normalnie ci to amunicja leci, a nie... Ty, czy to jest kamizelka? A nie tak jak było w takim San Andreas, że klikasz, on musi załapać, nie. Tu jest Mołotow. On musi załapać 10 Mołotowów. Nawet fajnie się tym rzuca. Dobra, wrzućmy sobie w coś. Nawet mi się udało. Ej, no nie, nie gońcie mnie policjo, panie, proszę państwa, ja im tylko porzuciłem pyszny koktajl. No przecież czasem, zapytajcie się barmanów, no niektórzy barmani jak polewają wódkę, to też je później podpalają i się pije takie ogniowe szoty. Tylko ważne jest, żeby przed tym się dobrze polać benzyną i wtedy można powiedzieć, że wreszcie jest ogień, nie? No. Można to na kobietach wypróbować. Jak potrzebujesz... troszkę ognia w sypialni, to warto, warto. Najlepiej dwa kieliszki, wtedy ona już nawet nie pamięta, co się działo. No, jak się spokojnie. Ale spokojnie, jestem bardziej ekonomiczny, wystarczy mi pół piwa. No, także spoko. Tylko musi być słodkie, bo gorzkiego to ja już nie pijam, nie? Już jestem słodka dupa, już mam swoje lata. Ja zaraz ćwierćwiecze mam na karku, to co dopiero takie miękkie, ciepłe piwo. Aha, no i musi być zimne. Wiele można znieść, ale ciepłego alkoholu to wiecie. Perfekcyjny trik, bonus $41, ale jestem zajebisty w tę gierkę. No, widzicie. Można, można. Tutaj trzy laseczki kręcą dupami i za niedługo będą kręcić... przede mną. Ktoś powinien zrobić drive-by i go zastrzelić. Okej. Okay. Nie na ceremonię. To rozumiem, że to jest ceremonia przekazania burdelu, czy o co chodzi, stary? It's great. Okej. Dzień dobry. Ej! Panie, w samych gaciach, a cię rozwalam. Haha! Dobra, rozwal ten samochód. Oj, w dupę! Się wydarzyło. No co?! No to teraz nie jest najlepiej. Ja też. Ale czemu na śmietniku? Czemu na śmietniku? He screwed over his own boss, Disgraziato. Salvatore could never have trusted that motherfucker. Up the fucking car in the river, you could drive me off on the way. If the cops see the car like this, they'll pull us over for sure. Ej, ja nawet polubiłem tego grubasa, a wy go zabiliście, to po pierwsze. Po drugie... ale...
W sensie... Kurwa, przed chwilą uratowałem mu życie od zabójców. Po czym... O, to pewnie daruję. Po czym chłop strzelił mu prosto w łeb. No jaki to ma sens? I czemu ten samochód krwawi? Hey, remember, dump the car in the river. Nie wiem, czy przejeżdżając obok tego, obok komisariatu policji był taki sensowny. Ojoj. Mam nadzieję, że Tony umiesz pływać w razie czego. Dobra, ja myślę, że zrobimy tak. I po prostu go wypchnę. No, jakby teraz była misja niepomyślnie zrobiona, to chyba by mnie coś strzeliło, nie? No, chyba od JT już nie dostaniemy misji. Coś tak czuję. Dobra, trzeba jechać się zapisać, trzeba jechać się uleczyć. Nie, w sumie chciałem powiedzieć, że fajnie jakby mnie zabójcy mamy zaatakowali, bo miałbym kamizelkę, tylko że jak oni by mnie zaatakowali... Znaczy on... by mnie zaatakował... To nikłe miałbym szansę. Ej, co, a co się stanie, jak ja tu pojadę? Czy coś na tym moście jest nie tak, czy co? A! Okej. To wiele tłumaczy. To jest po prostu rozebrane. No dobra, no może być i tak. No tu są te znajdźki, ale na cholerę mi te znajdźki. PCJ-ka. Ej, jak to zapierdziela. Dobra, jedziemy do naszego mieszkania zapisać, bo mamy dużo amunicji i nie chciałbym tego stracić. W sumie tutaj jest gdzieś tak, tu jest ten nasz punkcik. 700 dolarków, no i może być. Panowie, you working for me, więc don't shoot me, don't shoot me! Don't shoot me, motherfucker, shoot me! Oj, 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 oj! Uff. Dobra, czekaj, gdzie... Tu mam, aha, tu mam mieszkanko, dobra. Czy tu przejadę? Nie przejadę. A, zawsze naokoło do tego mieszkania muszę jeździć, no po prostu. No nie, tu jest mieszkanko. No i zajebiście. Tony, Cipriani. Dobra, walić ten motor. Idę się zapisać, bo jeszcze się zabiję na tym motorze, nie? Tak może być, dobra, dom 60 sekund. Chłomu, kurde, życie uratował. Wszystko mu zrobiłem dla niego, a ten go zabił. Mnie też tak zabijesz? Dobra, dzwoń do mnie. Pewnie Salvatore do mnie zadzwoni. Bo kto inny? No, halo. Yeah, what's that? A pair of concrete boots? Nice slice of arsenic pie? Forget about it. No, come on. Hone, I feel bad about what went down. Salvatore heard about it and told me we both need to grow up. This is me, growing up. I'm sorry. Come on. Okay. Ale misji z Vincenzo też się nie spodziewam. Bardziej, że Tony w końcu powiedz... Znaczy, że on na nas się zasadzi gdzieś podczas jakiejś misji i my go wtedy zabijemy, to tak. Ale żebym ja do niego jechał? Oj ta, oj ta, oj, oj. Co z tego, że to moi? No trudno, czasem się zdarza. A jak ja uwielbiam jeździć po krawężnikach. No, a przynajmniej mam samochód bardziej zwentylowany, tak? O, no. Te odgłosy umierania. Całe szczęście, to piękna seria Grand Theft Auto. Dzień dobry. Ziomeczku Vincenzo, co ty ode mnie chcesz? Ale... Ada! Trim Quadra! Adi! Trim Quadra! Dobra, co tam jest? Portlandzka masakra piłą mechaniczną? Look, I know I've been an asshole to you, Tony, but I'm truly sorry. On nas wkręca jak chuj. Now all will be like partners, okay? Better than partners, brothers. Nie, 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 nie. Wait a sec. It's what Salvatore wants. Okay, for Salvatore.
But if you pull any of that daddy bullshit, you're a dead man. Okay, I'll see you later. On cię bierze pod chuja. Nie wierz mu. Na pewno tak jest. No, nie wierzę, że chłop nagle... O, Salvatore, pogódźcie się, chłopaki, bo my takie dobre ziomeczki jesteśmy. Nie! No, na pewno tak nie... Ej, czekaj. Nie tak pojechałem. Teraz to ogarnąłem. Ale czekaj, jak tam się mam dostać? Przejadę? No i zajebiście. Ale ja dobry mam skill w tym motorkowaniu. Dobra, go, go, Power Rangers! Nie mam kamizelki, a tu na pewno będzie strzelanina. Nie ma tu kamizelki? Nie widzę. To jest zasadzka jak... no. To na pewno jest zasadzka, w sensie... Come on! Come on, guys! Zatrzasnął drzwi i będzie mnie chciał wysadzić. Zejdź pod pokład. Ej, ale fajnie, bo wreszcie jesteśmy w jakiejś zamkniętej lokacji. To jest coś... Daj mnie to. Rewolwer? Pokaż mnie to. Znaczy, weźmy sobie tego. Okej. Gra mi właśnie mówi, tak, będziesz się strzelał, jakbyś jeszcze tego nie widział. No, problem w tym, że to widzę. Znaczy, nie wiem, czy to problem. Drzwi się zamkną. O, w dupę! Co jest? Nie. No, wypierdzielaj. Daj mi to. Aaaa, jakie piękne! Ale coś, oni się chłopaki zgliczowali. Czekaj, ajajajaj. Nie taki był plan. Zdeczka inny. Ewidentnie zdeczka był inny. Zbawienie dla Sal? Nie, to nie to. Gorąca jazda. Dobra, ty, to widzimy się za moment. Poison girl. Nie to. Co ja wczytałem? 18.44, tak, to jest to. Nie to. Dobra, widzimy się za moment po prostu. Dobra, iść bindu. Problem w tym, że chłopy... Wystarczy jeden i cios i jestem kurde martwy. No zajebiście, zbliża się jeden z morderców mamy, wiecie co, w dupie to mam, sobie odkupię te bronie. Mamy rewolwer w razie czego, będziemy mieć... No, dobra, spróbujemy w ten sposób, nie? No jak się nie uda, to się wczyta najwyżej, ale kurde ty, no co za gówno! Że oni od tej piły... Ja mam... Ej, gdzie jest motor? You have shopping to do! Get the fuck out you do! Ja pierdzielę, ale... W sensie to by była zajebista misja, tylko że ona jest źle zrobiona mechanicznie, bo ta piła zadaje mi tak instantową ilość obrażeń, że praktycznie mnie one hit killuje. Oj, przepraszam. Po prostu mnie one hit killuje. One hit killuje, Boże Święte, za słowo. Dostaję one hit killa. I to jest słabe. Bo w innym przypadku to by nie było problemu, nie? Ale z racji, że ja nawet nie mogę w nich wycelować, tylko wiecie, ja muszę się, obracam się w sadem, jak w starych totalnie giereczkach, jak w jakimś alien shooter, chociaż nie, bo tam się celowało myszą. Tak, na gryzakiem się celowało. Dobra, dawaj pistolet, zobaczymy jak się z tego w ogóle strzela. Fajnie, żeby tyle dostać piłę i można ich porobić, tylko istotne jest z tą piłą jest to, żeby się dobrze obkręcać. Widzicie to?
insta kill. Dobra, czyli trzeba mieć tego, maszynówę. Bez maszynówy nawet nie podchodź. Co to było? Dobra, widzimy się za moment. Okidaki, kolejne podejście. Mam nadzieję, że to już będzie ostatnie podejście. Oj, oj, oj. Dobra. Oj, oj, oj. Dobra. Ja bym z chęcią do nich postrzelał. Znaczy, z tej piły, kur. Ja pierdziele. Strasznie was dużo, wiecie? Problem jest w tym. Dobra, mam piłę. Ej, a jakbym sobie rzucił mołotowem? Dalej! Panowie! Dobra, ty, ale te mołotowy to wcale nie są głupie. Tylko fajnie jakby zaczął biegać. I wtedy... No dobra, dwóch się spaliło. Nie! No kurwa!